Często z nami tak jest, że jak się pogubimy, to dopiero konsekwencja naszych grzechów i wyborów w kontekście lęku, który się pojawia, powoduje, że wracamy. Parę tygodni temu na jedną z mszy świętych, nabożeń Serce w Serce z Jezusem, które organizujemy w kilku miejscach w Polsce z Profeto, przyjechała matka z córką, które mieszkając nad Bugiem, wschodnia część Polski, od wielu lat i z pokoleń na pokolenie, gdzie kobiety przekazywały sobie w domu czary i gusła. Wyobraźcie sobie, od wielu lat parały się w wiosce gusłami, czarami, miały mnóstwo klientów, o Panu Bogu zapomniały i nagle zaczęło ich straszyć w domu. Zaczęły wypadać talerze, palić się zasłony, wypadać szyby z okien. Wystraszyły się. I ze względu na ten strach zaczęły szukać pomocy i przyjechały na mszę. Wysłuchałem tych ich opowieści, troszkę z przymrużeniem oka. Myślę, a kobietom się wydawało, może tam jakiś kwiatek spadł w nocy, one już robią larum. Nie to, żebym się z takimi zjawiskami nie spotkał, ale przyznam szczerze, że jakoś tam do końca nie uwierzyłem tym opowieściom, tylko mówię, może przesadzają trochę. Rzeczywiście się wystraszyły, a strach ma wielkie oczy. Ale mówię, no cóż, pomodlimy się. Słuchajcie, dużo ludzi w zakrystii, kładę na nie ręce i w tej jednej sekundzie, jak położyłem na nie ręce, na córkę i na matkę, tak w tym jednym momencie padły nieprzytomne na ziemię. Straciły w jednej sekundzie przytomność, jakby im ktoś prąd wyłączył. Po chwili modlitwy wstały jakby nigdy nic. Mam nadzieję, że już uwolnione od tego obciążenia. Ale gdyby nie lęk i strach, to by nie przyszły, nie szukały.